A powiedz, jak tam u was w tym Krakowie, czy wam wystarcza dwutlenku węgla, czy raczej No nie? wiesz, dzisiaj była taka bardzo dobra, bo nasze władze samorządowe, otoczeni jesteśmy miasteczkami PiS-u i oni tam palą benzyną, tam wszystkim oponami, ten dwutlenek dla nas leci, ale u nas w mieście sprzątamy, czyścimy, coraz lepiej jest, proszę pana, czysto, czysto, będzie czysto. Słuchaj, no bo jest duże zagrożenie. No. Tak, jest naprawdę duże zagrożenie, że zabraknie nam dwutlenku węgla. To To dobrze. zagrożenie, to nie, nie, to jest potężne zagrożenie. To jest wywołane działaniami Unii Europejskiej. Może o szczegółach pani poseł Maria Kurowska, moja To. Lublinica, od wczoraj mniej więcej, odkąd ją odkryłem. Mówimy i Unia Europejska i ekolodzy, że my chcemy zmniejszyć emisyjność CO2 do zera. Ale dlaczego tak bardzo chcemy zmniejszyć ilość dwutlenku węgla, jego emisyjność do zera? Czy dwutlenek węgla jest szkodliwy? Nie, drodzy Państwo, dwutlenek węgla zawsze był w powietrzu i będzie. Mało tego, on jest niezbędny do życia ludzkiego i życia roślin. Przecież gdyby nie dwutlenek węgla, to tlen nie mógłby dochodzić do naszych każdej komórki, bo właśnie tym czynnikiem niosącym tlen jest hemoglobina i dwutlenek węgla. Brak dwutlenku węgla w organizmie człowieka jest od razu zauważalny i prowadzi do chorób. Dla roślin, drodzy Państwo, przecież dwutlenek węgla to jest podstawowe pożywienie dla roślin. Przecież to dzięki energii słonecznej rośliny pobierają dwutlenek węgla w połączeniu z wodą i z tego produkują związki organiczne, które są ich budulcem. Więc co my chcemy zagłodzić planetę? Bo do tego się to sprowadza. Jeżeli będzie zeroemisyjność, nie będzie dwutlenku węgla, nie będzie tego dwutlenku węgla w powietrzu, to nie tylko my po prostu zagłodzimy przyrodę. Bo z czego będzie się rozwijać, jeżeli to jest właśnie podstawowy składnik jej budulca? No, ale poseł Ozdoba był taki troszeczkę taki niepewny, obok stał i tak myśli, zaraz, czy ja też biorę udział w tym spektaklu, czy tylko Wiesz, może przypadkiem? chyba nawet Ozdoba zaczął czuć, że coś jest nie tak. Tak, poczuł ten dwutlenek węgla, wiesz? Stali specjalnie nad. Ja nawet w międzyczasie sprawdziłem, czy ona przypadkowo nie jest z Małopolski, bo ta erupcja inteligencji, pomyślałem, że a nie, ona Podkarpacie. Też dobra, dobra ziemia, żyzna, zasilana. Wiesz, taki, nie wiem, czy Państwo wiecie, taki był świetny kiedyś dowcip, dawno, dawno temu, opowiadany o tym, po czym poznać Krakusa, jak przyjeżdża gdzieś na wakacje, że szybko mdleje i żeby go ocucić, trzeba go położyć pod rurę wydechową, żeby się szybko nawdychał dwutlenku węgla, wiecie, bo to takie mieliśmy powietrze i to tak było. No i ta pani wyraźnie nawdychała się z rury wydechowej dużo dwutlenku węgla i od razu zaczęła pracować. I no niezwykłe, to ona musi mieć jakieś bardzo wysokie wykształcenie. Proszę Państwa, otóż byt naszej planety jest z dwutlenku węgla zbudowany. Ja widziałem to już, bo ja mam od razu taką wyobraźnię, nie? Jak ta energia słoneczna tu idzie, a tu jest ten dwutlenek węgla, bach, bach i taki dom wyrasta, nie? Dom A wyrasta później natychmiast. idzie druga energia słoneczna i tu dwutlenek węgla i bach, jabłoń i już Jabłoń. mamy pożywienie. No Otóż, wystarczy. Tak. proszę Państwa, bez dwutlenku węgla nie ma naszej cywilizacji. I w tym momencie wszystkie działania Solidarnej Polski i PiS-u, blokujące Fit for 55 i tym podobne rzeczy, stają się zrozumiałe. Oni po prostu bronią naszej cywilizacji, bo wiedzą, że my bez dwutlenku węgla, bez metanu, Krakusi jeszcze bez tych 800 tam iluś związków, co z rury wydechowej Dostają, tak. lecą, to po prostu nie żyjemy. No, dwutlenek węgla powstający ze spalania paliwa to jest rzecz bardzo ważna. Bardzo często się go używa, jak ktoś ma jakieś przejściowe kłopoty, to sobie puszcza rurę wydechową do samochodu odwrotnie. Tak. Podobno czasami wyrasta tam drzewo, ale ja tego nie widziałem, szczerze mówiąc. Niezwykła pani, rzeczywiście. Ja bym ją podtrzymał troszkę pod rurą w Krakowie wydechową.
i żeby sobie CO2 łyknęła, ale bardzo Państwa prosimy, wobec tego może zacznijmy namawiać tą Panią, żeby ona więcej mówiła, bo to nawet taki felieton moglibyśmy jej zaoferować. Świat, który nie może zaginąć. Na przykład coś o ociepleniu, żeby powiedziała. Na pewno jest to spisek Żydów, homoseksualistów i Unii Europejskiej, prawda? Przecież woda jest dla nas naturalna, powinna nas zalać, będzie fajnie. No. Reset obywatelski.